Witam wszystkich w programie Wasze Forum Dialogu. Naszym gościem specjalnym jest dzisiaj senator Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska w latach 2007-2015. Osoby chętne do zadawania pytań panu senatorowi zapraszam do zgłaszania się już teraz. Natomiast dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i widzów, bo rozumiem, że też nas widzą. Państwo. Oczywiście. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Wasze Forum Dialogu. W czwartek 18 sierpnia odbyła się nadzwyczajna komisja senacka do spraw klimatu w sprawie zatrucia Odry. Na komisji nie pokazał się nikt ze strony rządzących. Co pan senator myśli na ten temat i dlaczego PiS tak zuchwale się zachowuje? Jestem przekonany, że oni się boją udzielać informacji, zwłaszcza w dyskusji z senatorami czy bezpośrednio ze mną, dlatego że te osoby, które dzisiaj zajmują się sprawami dotyczącymi gospodarki wodnej, ochrony środowiska, monitoringu środowiskowym, te osoby tak naprawdę nie mają wiedzy i przygotowania. Pełnią funkcje, mają do dyspozycji asystentów, sekretarki, gabinety, telefony kierowców z samochodami służbowymi, ale nie mają wiedzy merytorycznej o sprawach, za które odpowiadają. I wiedzą, że przyjście na komisji, na której odbyłaby się bardzo merytoryczna dyskusja i bardzo merytoryczne pytania padłyby w stosunku do nich, stanowiło dla nich poważny problem. W związku z tym szukali sposobu, żeby nie przyjść i uciec od dyskusji. Zwłaszcza, że wszystkie twarde dane są dla nich kompromitujące. Ja o tym przez ostatnie 7 lat dość systematycznie mówiłem przy różnych okazjach, w trakcie posiedzeń komisji czy w trakcie posiedzenia Senatu. Stąd ucieczka, takie zwyczajne tchórzostwo. Nic klasyczne tak naprawdę dla PiS-u. Brak wiedzy z jednej strony, a z drugiej strony arogancja i buta, to ich charakteryzuje. A czy według pana senatora władza zrobiła wszystko, by wyjaśnić, co spowodowało tak naprawdę tą uśmiercenie tej całej fauny w Odrze? Wczoraj słyszeliśmy panią minister Moskwa, która prosiła, żeby łaskawie nie przeszkadzać im w wyjaśnieniu tej sytuacji, nie zadawać trudnych pytań. Ja tylko przypomnę, że z konferencji jednego z ministrów, wiceministrów środowiska wynikało, że pierwsze próbki ministerstwo dopiero pobrało 11 sierpnia. Pana władza robi wszystko, żeby zatuszować sprawę. To jest mój obraz prawdziwy i władza bardzo by chciała, żeby wszyscy milczeli. Bo gdybyśmy tylko i wyłącznie zestawili te daty, które już mamy, ja je pozwolę sobie zestawić, żeby uzmysłowić, jak bardzo władza nas oszukuje, jak państwo PiS próbują oszukać Polaków i wszystkich zainteresowanych, wprowadzić w błąd zainteresowanych katastrofą ekologiczną, właściwie katastrofą cywilizacyjną, jaka się zdarzyła na Odrze, bo przecież nie tylko ryby i wszystko, co żyje w wodzie w Odrze, zostało zniszczone, cały ekosystem, ale też bardzo mocno zostało utrudnione funkcjonowanie mieszkańców żyjących wzdłuż całej Odry. Najpierw daty. 26-27 wędkarze zgromadzeni w Polskim Związku Wędkarskim, ekolodzy, tudzież posłowie opozycji, bo choćby poseł Michał Jaros, organizują konferencję i informują, że coś niedobrego dzieje się na Odrze, że pojawiły się śnięte ryby, że potrzebna jest interwencja państwa. To jest wszystko wiadomo, bo to odbywało się w przestrzeni publicznej. Wiadomo również, że 1 i 2 sierpnia wojewódzki inspektorat ochrony środowiska we Wrocławiu pobiera próbki i informuje 3 sierpnia swoich przełożonych. To również wiadomo, to nawet ujawnił minister Ozdoba nadzorujący Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, czy w ogóle cały sektor związany z monitoringiem środowiska. 3 sierpnia tenże wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje wiedzę wojewodzie dolnośląskiemu i głównemu inspektorowi ochrony środowiska. Zgodnie z porządkiem prawnym wojewoda jest zobowiązany podjąć działania związane z zabezpieczeniem przy tego typu zagrożeniu katastrofą. Wojewody
Wojewoda nie zrobił nic więcej, przebywał na urlopie, nie przerwał tego urlopu, jego zastępcy również żadnych działań nie podjęli, a główny inspektor przekazał informacje również wyżej i też na poziomie rządowym nic się w tej sprawie nie zadziało. Ja usłyszałem o tym w ubiegłym tygodniu od senatora Wadima Tyszkiewicza, że się bardzo coś złego dzieje na Odrze, bodajże 8 sierpnia. Próbowałem sprawdzić, co się dzieje i te informacje, które napływały do mnie od samorządowców mieszkających i zarządzających gminami wzdłuż Odry, od choćby burmistrza Krosna Odrzańskiego, naprawdę były zatrważające. Jak się jest w opozycji, to ja nie mam żadnego instrumentu sprawczego w postaci podjęcia decyzji o całym szeregu działań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Jedyne, co mogłem zrobić, to zadbać, żeby ta informacja została upublicznione. To zresztą się stało 8-9 sierpnia. Informacje zostały upublicznione, one pokazały rzeczywiście rozmiar katastrofy na Odrze. 10 sierpnia premier mówi, że on się dopiero dowiedział o katastrofie. Proszę zauważyć, że jak się zestawia tylko i wyłącznie te daty, to one są dyskwalifikujące dla całego obozu rządzącego, dla całego PiS-u, bo w tym przypadku mamy na pewno do czynienia z jednej strony z taką arogancją i butą charakterystyczną dla PiS, ona się przejawia w wielu miejscach, ale z drugiej strony z pełną niekompetencją. Znaczy oni już nawet wiedzieli i nie podejmowali żadnych działań. Przez te wszystkie dni nie podejmowali żadnych działań minimalizujących, ograniczających katastrofę na Odrze. W międzyczasie kontrole poselskie, które są przeprowadzane, posłowie mają taką możliwość prowadzenia kontroli w instytucjach państwowych, wykazują kolejne rzeczy. Poseł Piotr Borys przeprowadza kontrolę na przykład w zakładzie hydrotechnicznym KGHM-u. Oni zarządzają takim specyficzną instalacją, jakim jest zbiornik, odstojnik, gigantyczny odstojnik, do którego są pompowane wody z kopalni miedzi, z całego procesu technologicznego. Tam jest tak naprawdę cała tablica Mendelejewa w tym odstojniku. A nadmiar wody jest po prostu wrzucany już po tym, jak ona się odstoi, do Odry. I Piotr Borys wykazuje, że między chyba 27 lipca, a chyba 8 czy 9 sierpnia te zrzuty cały czas tam szły. Znaczy przy niskim stanie wody w Odrze, przy zanieczyszczeniach, które już tam trafiły pewnie z innego miejsca, to było takie dobicie ewidentne, prowadzące również do tego, że na końcu na wysokości już Krosna Odrzańskiego mieliśmy wielką katastrofę. No dobrze. Tylko to zestawienie już ewidentnie świadczy o tym, że administracja rządowa, bardzo konkretni ludzie odpowiadają za katastrofę na Odrze. I oni od tego nie uciekną. Znaczy żaden ozdoba od tego nie ucieknie, ma odpowiedzialność. Żaden wojewoda od tego nie ucieknie, żaden Grubarczyk od tego nie ucieknie. Oni mają odpowiedzialność osobistą, urzędniczą. Im się tylko wydaje, że na razie im się nic nie stanie, bo mają kolegę, który się nazywa Zbigniew Ziobro, który nie pozwoli im na to, żeby prokuratura się dzisiaj nimi zajęła. To zresztą jeden z wniosków, który został podjęty przez komisję, której mam zaszczyt przewodniczyć, że w tym przypadku prokuratura musi wszcząć śledztwo i musi postawić zarzuty. Bo tu są dwie rzeczy. Jedno to, kto doprowadził do tej katastrofy i trzeba tych innych znaleźć i ukarać. I druga to zaniechanie działań urzędniczych, a te działania byli zobowiązani podjąć choćby wymienione przeze mnie osoby, a nic nie zrobili, po prostu nic. Dzień dobry, bo myśmy się nie widzieli. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Ja mam takie pytanie, czemu strona rządowa nie uczestniczyła w komisji senackiej?
formalnie ponoć się na mnie obrazili. Traktuję to jako żart i tani zabieg, bo dzień wcześniej pozwoliłem sobie na jednym z Twitterze dokładnie napisać, że to mniej więcej co przed chwilą powiedziałem, użyłem jeszcze cytatu z pani marszałek Gosiewskiej. Pani marszałek, kiedyś mówiąc o opozycji, użyła takich słów, ja je sobie zaraz odnajdę i przeczytam, żeby naprawdę żadnego z tych słów nie pominął. Pani marszałek powiedziała mniej więcej tak: bydło, swołocz i zwyrodnielcy. Marszałek z PiS Gosiewska, tak mówiła opozycja. Ja uznałem, że słowo bydło i zwyrodnielcy to jednak za ostre i tak się mówić się nie chce, ale pomyślałem sobie, że muszę jakiegoś słowa ostrego użyć, żeby uzmysłowić wszystkim, jaki jest dramat. Nie, muszę to słowo znaleźć spośród słów, które wypowiadali ważni politycy PiS-u. Ja zacytowałem te trzy słowa wypowiedziane przez panią marszałek Gosiewską. Mogę jeszcze zacytować inne słowa, bo one też są, na przykład prezesa Kaczyńskiego, bo one też są dość charakterystyczne, bo on tak mniej więcej określał opozycję sekundy. Ja je sobie tylko odszukam, żeby się precyzyjnie zacytować, żeby nic nie pomylił. On na przykład mówił o opozycji, on i Brudziński, komuniści, złodzieje. Sam Kaczyński mówił o opozycji i o ludziach, którzy protestują na ulicach przeciwko choćby zaostrzaniu prawa dotyczącego kobiet. Element animalny, współpracownicy gestapo, kanalie, mordy zdradzieckie, ojkofobia, a już o atakach na ludzi ze środowisk LGBT czy atakach na Unię Europejską, słów, które używał, nie wspominam, bo one za każdym razem były naprawdę urągające i dyskwalifikujące. Ja użyłem tylko jednego słowa. To słowo teoretycznie miało być powodem do tego, że nie przyszli na posiedzenie komisji. Tylko z całym szacunkiem, oni tam nie przychodzą dla mnie. Ja jestem, mam spór od czasów ojca Rydzyka, od czasów, gdy cofnąłem dotację w 2008 roku na ojca Rydzyka. Mam bardzo ostry spór z tym środowiskiem PiS-u. Oni używają wszystkich sposobów, żeby mnie zniszczyć. Natomiast tak jak każdy jeden parlamentarzysta, czy to w Sejmie, w Senacie, mam mandat społeczny do reprezentowania określonej grupy. I oni są zobowiązani przyjść i składać sprawozdania w stosunku do mnie, do innych senatorów, do udzielać informacji Polakom. Uznali, że nie muszą, bo tak na dobrą sprawę, powtórzę, to jest tylko wytrych. Oni używają dużo gorszych słów i uważają, że to jest fajne. Jak raz użyłem słowa, cytując panią marszałek Gosiewską, i to tak naprawdę słowa, które określa tylko i wyłącznie brak szacunku dla środowiska, dla grup ludzi, którzy doprowadzili do tej katastrofy na Odrze. Znaczy ja ich nie szanuję, żeby była sprawa jasna. Oni doprowadzili do katastrofy i ponoszą pełną odpowiedzialność za brak działań w tej sprawie. I mówię to publicznie, nie boję się tego, że będą mnie również w tej części ścigać. Jestem do ich prześladowania już trochę przyzwyczajony, jeżeli się w ogóle da się do tego przyzwyczaić i tyle. Natomiast komisja pracowała. Komisja wysłuchała wszystkich zainteresowanych stron, społeczników, ludzi z Polskiego Związku Wędkarskiego, samorządowców, ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną wód. I obraz był dramatyczny i pewnie tego nie chcieli usłyszeć przedstawiciele rządu, bo był to obraz dramatyczny o ich zaniechaniach i ich odpowiedzialności za to, co się stało na Odrze. Nie od dziś wiemy, że PiS ma przeciwko, przecież tak powiem, jak się mówi do nim tym samym językiem, który oni, że tak powiem, wypowiadają w stronę opozycyjną. Także to nie jest żadne zdziwienie. Natomiast proszę, Marcin, zadaj pytanie, potem przejdziemy do pytań naszych słuchaczy. Dlaczego RCB został wysłany do ludzi 12 sierpnia? A czy nie uważa pan, że powinien być wysłany wcześniej, a może źle zadziałał rząd w ogóle w tym alercie RCB?
To jest w ogóle dramatyczne, że RCB tak późno zadziałało, ale też przeczytam jeden z komunikatów, żeby już nie być gołosłownym, które RCB wysłało na początku sierpnia. Ja przeczytam, co RCB napisało, bo to jest, też pokazuje, w jakim stanie oni wszyscy byli. Przed nami kolejny gorący weekend. Taka pogoda zachęca do spędzania czasu nad jeziorem, rzeką i morzem. RCB zachęca do tego w gorący weekend, żeby Polacy skorzystali z wody, żeby tam szukali chłodu. Jednocześnie już wtedy było wiadomo, że wejście do Odry jest bardzo niebezpieczne. Więc pamiętamy wszyscy konferencję. Przepraszam, jaka jest ta wiadomość? To jest początek sierpnia. Ja mogę tu ustalić precyzyjnie, ale to jest przed na pewno 8 sierpnia RCB tego typu komunikat wysłał do mieszkańców. No, to też pokazuje, jaka była świadomość, jak lekceważenie ludzi się odbywało w tym czasie. Ale to jest, czy wiecie panowie, to jest charakterystyczna również jest wypowiedź innego z ministrów, Witkowskiego, który stojąc nad Odrą mówi, że on się będzie za chwilę w niej kąpał, że kąpanie się w Odrze jest bardzo bezpieczne. Gdzieś następnego dnia już wszyscy mówili, nie wpadł się do wody. Dopiero następnego dnia zmieniono komunikaty, jakbyśmy mówili sobie wszyscy, że jednak zanieczyszczenie w Odrze może mieć wpływ na życie i zdrowie ludzi. Dobrze, ja dziękuję. Teraz poproszę naszą pierwszą słuchaczkę do zadania pytania. Proszę, Majka. Dzień dobry, panie senatorze. Witam, Twitterian. Panie senatorze, ponieważ wiemy, z kim mamy do czynienia, czyli z formacją PiS, której topią się laptopy, giną dowody i różne rzeczy, czy nie warto by było zrobić coś takiego, bo chodzi w końcu o drugą co do wielkości rzekę w Polsce i 8 co do wielkości w Europie? Czy nie warto by, że tak powiem, wyjaśnianie spraw tej sprawy Odra Gate zaangażować w społeczność międzynarodową, co najmniej na szczeblu Unii Europejskiej? No to zarówno troszeczkę ten PiS zdyscyplinuje, że tak powiem, jak i spowoduje to, że oni nie będą mogli za bardzo całym tym, że tak powiem, taką Komisję Europejską, coś w rodzaju takiej, jak zrobiliście państwo w Senacie albo w Sejmie, i że oni nie będą mogli po prostu za bardzo manipulować ustaleniami. Tak naprawdę mało kto o tym wie, ale Polska przystąpiła do międzynarodowej konwencji. Ta międzynarodowa konwencja jest podpisana przez Polskę, Niemcy i Czechy. Na mocy tej konwencji została powołana, to się w skrócie nazywa Międzynarodowa Komisja Odrzańska, a tak naprawdę chodzi o ochronę Odry przed zanieczyszczeniami. Ta komisja ma swoją siedzibę we Wrocławiu. I z tego, co się orientuję, do dzisiaj formalnie nikt nie powiadomił, mimo że istnieje tego typu obowiązek wynikający z tejże umowy międzynarodowej, nie powiadomił o zanieczyszczeniach, a przynajmniej w tamtym tygodniu nic nie wiedzieli o zanieczyszczeniach, jakie płyną Odrą. Ten obowiązek absolutnie jest po stronie administracji rządowej. Komunikaty tam nie zostały przekazane. Więcej, Odra na swoim znaczącym odcinku od ujścia Nysy Łużyckiej jest Odrą graniczną, jest rzeką graniczną i Polacy mają również obowiązek powiadamiać, jakiekolwiek zanieczyszczenie się pojawi, stronę niemiecką. I okazuje się, że my dowiadujemy się dużo więcej od Niemców, którzy prowadzą non-stop badanie wody w rzece, niż od polskich instytucji zajmujących się monitoringiem środowiska. W tym przypadku oczywiście PiS nie pozwoli na to, żeby powołać jakąś komisję, która będzie badać przyczyny historyczne, bo badanie dzisiaj wody, która już przepłynęła, popłynęła i jest w jakiejś części w Bałtyku, to już nie ma z większego sensu. No, to, że mówi pani minister Moskwa, że będzie pobierać próbki, albo że te próbki, które są pobierane z instalacji przemysłowych, są w normie, no to dzisiaj to wiadomo, że w normie. Pytanie, co się działo w lipcu i wcześniej.
co się wtedy stało, bo to jest przyczyna zanieczyszczeń. Powołanie komisji, a jeszcze prawo europejskie w tej sprawie też jest dość jednoznaczne, bo Polska ma taki obowiązek raportowania wszystkich zanieczyszczeń katastrof ekologicznych do Komisji Europejskiej. Z tego, co się orientuję, również i w tej części my jako kraj członkowski nie wypełniliśmy swoich zobowiązań unijnych. To też wszystko razem ewidentnie świadczy o tym, że PiS-owi nie zależy na wyjaśnieniu tej katastrofy, że raczej chcą wszystko zrobić, żeby ukryć, a jeżeli dzisiaj powołają ekspertów, to być może są już pewni, że do wielu dowodów już się nie da dotrzeć po prostu, że one odpłynęły razem z wodą. A czy te dowody nie są jeszcze w mule? Wczoraj, znaczy oglądałem szczerze mówiąc komisję i właśnie rybacy prosili o to, żeby ktoś pobrał próbki mułu i ryb zalegających na dnie. Czy to nie jest, że tak powiem, nasze kalendarium tego, co się stało, jeżeli dojdziemy do tego etapu pobrania tych próbek z tego miejsca? W mule jest bardzo wiele zanieczyszczeń. One mogą być tam nagromadzone na przestrzeni lat, nie tylko ostatnich dni czy tygodni. Więc to jest oczywiście jeden z tropów, który należy zbadać i stwierdzić, co tam się znajduje i w tych organizmach, które zalegają na dnie, tych, które jeszcze są, choć jednak tak na dobrą sprawę trzeba pilnie usunąć się z wody, żeby nie doszło do zakażenia, zanieczyszczenia wtórnego. Rozkładające się organizmy emitują fosfor, azot, a nadmiar tego, inne związki oczywiście chemiczne, a nadmiar tego, tych zanieczyszczeń spowoduje do kolejnego zatrucia rzeki. Więc im szybciej to się usunie, tym lepiej. Natomiast jeżeli są tego typu jeszcze organizmy gdzieś na dnie rzeki, to warto je oczywiście przebadać, bo im więcej będziemy mieli badań z tego okresu, tym szybciej dotrzemy do prawdy. Dokładnie. Biologowie również zachęcają, żeby znajdywać małże, że małże również mogą być takim historycznym tutaj odczynnikiem, co się wydarzyło dzień po dniu. Tak, to prawda. Małże są bardzo czułe na zanieczyszczenia i one pierwsze zawsze reagują, pierwsze też giną na skutek złej jakości wody. Więc rzeczywiście to jest jeden z dobrych kierunków. A czy złote algi to jest jedna z hipotez, która może się potwierdzić? Jak wszyscy wiemy, ja przynajmniej zakładam, że wiemy, że algi rozwijają się tylko w mocno słonych wodach. Rzeka Odra jest wodą słodkowodną. To jest pytanie, skąd one się tam wzięły? Skąd, w jaki sposób one się tam rozwinęły aż do takich ilości, tak, w tak dobrym kondycji się tam pojawiły? To jest pytanie, czy one się rozwijały w Odrze, czy zostały do tej Odry w jakiś sposób również zrzucone. I wreszcie to jest znowu, gdybyśmy, warto nawet ten wątek rozwinąć, bo instalacje komunalne, czy ścieki komunalne zawierają ścieki bytowe i one oczyszczone nie stanowią problemu. Ścieki bytowe nieoczyszczone to w dużej części właśnie wspomniany przeze mnie już fosfor, azot i różnego rodzaju beztlenowe związki, ale fosfor i azot jest tutaj głównym ładunkiem zanieczyszczeń. Nie ma tam soli jako takich, czyli chlorków. Te chlorki płyną z instalacji przemysłowych, a je bardzo ciężko jest usunąć, czy w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby ich usuwać na instalacjach komunalnych. One wręcz są niebezpieczne dla instalacji komunalnych, dlatego że instalacje komunalne oczyszczalnie ścieków działają na zasadzie mechaniczno-biologicznej. Ta część mechaniczna odbiera wszystko to, co jakieś skrawki, jakieś piaski, muły, które tam płyną, a część biologiczna, czyli flory bakteryjne, usuwają zanieczyszczeń właśnie wspomniane przeze mnie azoty i fosfory. Nie ma takiej możliwości, żeby tam do tych oczyszczalni spuszczać zanieczyszczenia ropopochodne bądź
zanieczyszczenia zawierające chlorki, bo one zabijają po prostu bakterie. W związku z tym osobna oczyszczalnia komunalna nie chce przyjąć tego typu instalacji, tego typu zanieczyszczeń na swoją instalację, na oczyszczalnię, bo wiedzą, że to przerwie proces oczyszczania wód. A z kolei, gdy wiedział zarząd wód, zarządzający wodami w Polsce na Odrze, że komu wydali pozwolenie wodnoprawne na zrzut właśnie tychże chlorków i wiedział, że jest niski, wiedzieli, że jest niski poziom wody, to powinni zareagować i ograniczyć zrzut tychże wspomnianych przeze mnie zanieczyszczeń zawierających. Jeżeli tego nie zrobili, to przy niskim stanie wody, przy dużej ilości chlorków soli zrzuconej do rzeki i przy wysokiej temperaturze właśnie doszło do zakwitu alg. I znowu wracamy. Kto za to odpowiada? Zarządzający. Kto zarządza? Jaka ekipa? W całości jest to ekipa zbudowana dzisiaj przez PiS. Przypomnę, że w 2018 roku PiS zrobił wielką reformę gospodarki wodnej. Zlikwidował ileś instytucji, w to miejsce powołał jedną zwaną Wody Polskie, utworzył nawet nie wiem czy kilkadziesiąt, bo jest jeden Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej, potem jest 52 zarządy dorzecza, wszędzie są dyrektorzy, samochody, sekretarki, lepsze pensje. A ci wszyscy, którzy to naprawdę znają się na zarządzaniu wodą, dostają wynagrodzenie na poziomie najniższego krajowego i tak naprawdę szukają pracy gdzie indziej, więc to jest dzisiaj stan zarządzających, zarządów gospodarki wodnej w Polsce. Przepraszam, Majka, już cię spuszczam. Jeszcze tylko mam pytanie, czy jest to dla pana przerażające, że ta instytucja Wody Polskie ma więcej limuzyn niż odczynników laboratorium, ponieważ, no umówmy się, pani minister Moskwa powiedziała, że na początku był problem z przebadaniem próbek, ponieważ nie było odczynników. To jest kompromitacja. Znaczy, jeżeli nie było odczynników, no to przypomnę, że to pani minister Moskwa odpowiada za monitoring środowiska. Pani minister Moskwa właśnie sobie wystawiła noty. Znaczy, po takim zdaniu kolejnym jej krokiem powinno być podanie się do dymisji. No, albo skoro nie alarmowała wcześniej, że nie ma odczynników, bo jej zastępcą, sekretarzem w Ministerstwie Środowiska jest Ozdoba, który ma kompetencje nadzoru nad Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nadzoruje minister środowiska i klimatu, czyli pani minister Ozdoba. W jej imieniu wykonuje to pan minister Ozdoba. I to oni powinni wiedzieć, czy laboratoria prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w całej Polsce mają odczynniki, czy nie. To oni powinni wiedzieć, w jakim stanie są one, jak one są wyposażone, czy mają sprzęt. Ja pamiętam bezpośrednio, wprawdzie nigdy tym się nie zajmowałem, ale pamiętam czasy, jak pracowałem w rządzie, to stacje monitorujące laboratoria, w tym laboratorium referencyjne, było doposażane z pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, żeby rzeczywiście były w stanie wypełniać te zadania, które były im przypisane. I my się nie skarżyliśmy nikomu, tylko my rozwiązywaliśmy problemy. Minister Moskwa, mówiąc takie rzeczy, sama sobie wystawiła cenzurkę. Gorzej, nie wie, że to jest jej odpowiedzialność w takim razie, skoro takie rzeczy mówi. Dobrze, dziękuję. Proszę, Majko, twój głos. Ja będę nie pozwolę poprzednim razem kończyć. Mieliśmy wszystkie awarie. Panie senatorze, czy nie warto by było, że tak powiem, trochę zbadać, jak się ma na przykład korelacja środków europejskich, bo nie sądzę, żeby przeróżne zakłady pracy umieszczone od Górnego do Dolnego Biegu, przepraszam, Odry, pewnie pobrały jakieś tam subwencje europejskie i dotacje europejskie na jakieś oczyszczalników i z całą pewnością nie wydały się, bo dla mnie to jest jako dla zwykłego normalnego człowieka trochę zastanawiające, że ja rozumiem, że KGHM przy całej swojej produkcji również produkuje tam tak zwaną solankę, którą tam gdzieś sobie do odstojników odstawia, ale później spuszcza je bezpośrednio do Odry. Czy takiego dużego kombinatu jak Bumar Łabędy, jak Azoty, jak ten cały jak Pol, który tam w Oławie jest, jak KGHM Polska Miedź S.A.,
nie stać, tudzież na przykład polskie górnictwo, nie stać na instalacje przynajmniej odsalające tą wodę, bo tutaj mi się wydaje, że no, potraktowaliśmy, znaczy nie ja, ale potraktowali wszystkie te firmy funkcjonujące nad Odrą, potraktowały tą Odrę jako taki kanał ściekowy, nawet się nie siląc na wstępne oczyszczanie tych swoich ścieków. I tak naprawdę, no, czy nie można skontrolować tutaj, czy oni w ogóle działają zgodnie z jakimkolwiek prawem środowiskowym i czy wypełniają ten obowiązek wstępnego oczyszczania ścieków. Wystarczy skontrolować pozwolenia wodnoprawne, które zostały wydane przez Wody Polskie dla tych zakładów, które pani wymieniła, i już będziemy dużo wiedzieć, czy rzeczywiście wydano im zgodę na zrzut wód zanieczyszczonych ścieków de facto wprost do Odry. Mam wewnętrzne przekonanie, że jest to wysoce prawdopodobne, że tak się stało. I że to są rzeczywiście duże spółki Skarbu Państwa, które mogły tego typu doprowadzić łącznie do tego typu katastrofy. I to jest jeden z powodów, dla którego rząd tak późno podejmował działanie i robi się wszystko, żeby ukryć fakty. Do tego są jeszcze inne firmy prywatne, rzeczywiście w sposób szczególny traktowane przez zarządzających, bo te firmy dostały ogromne pieniądze na rozbudowę w 2018 czy wcześniej, czy później własnych zakładów, ci ludzie. I dzisiaj ja też czytam gazety i doniesienia choćby z Oławy, które dotyczą właśnie jednej z firm, która jakoby zrzucała ścieki wprost do Odry. Ci ludzie nawet mówią, czytam wywiad, że mieli na to pozwolenia, zgody Wód Polskich. No to tym bardziej świadczy to o odpowiedzialności rządu. Pytanie, jakim cudem dostali te pozwolenia? Kto za tym stoi? Kto wymusił, żeby te pozwolenia zostały im wydane? Kto za to tak na końcu odpowiada? Bo wydaje się, że to jest odpowiedź, która doprowadzi jednoznacznie do odpowiedzialności. A nie sądzę, żeby to był urzędnik jakiś niskiego szczebla w Wodach Polskich, który samodzielnie podjął decyzję o to, żeby wydać zgodę na zrzut tego typu zanieczyszczeń, że to musi być rzeczywiście ktoś ważny. Skoro choćby ta instalacja, czy ten przedsiębiorca dostał tak duże dotacje unijne, więc to wszystko razem naprawdę wymaga bardzo gruntownego wyjaśnienia. Nawet jeżeli nie teraz, to w przyszłości myślę, że ci ludzie powiedzą, kto na nich kiedy naciskał w tej sprawie. Bo tak jak powiedziałem, ja nie mam wątpliwości, że PiS zrobi wszystko, żeby na końcu powiedzieć, Polacy, nic się nie stało, że te ryby to one popełniły same zbiorowe samobójstwo i że to nie jest żadne. To jest jakiś dramat, w którym przyszło nam uczestniczyć, że naprawdę ta cała ekipa do tego tym się zajmuje. Zresztą to chyba głos już płynął, tak mi się wydaje, że ja już to słyszę, że w zasadzie to o co chodzi, to takie zjawisko naturalne. Na innych rzekach to zjawisko nie zaszło, zaszło tylko na Odrze, ale to już pisowcom nie przeszkadza, żeby tak rzeczy nazywać. No właśnie. Przyjdzie czas, wszystko zostanie wyjaśnione, jestem o tym przekonany. No właśnie. Panie senatorze, co się zna rzeczy, skoro cały rząd reaguje na pana tweeta, bo to my wszyscy tutaj w tej sprawie jesteśmy głęboko monitorowani, tam się te tyłki, że tak powiem, trzęsą. Cały rząd zareagował na pana tweeta i nie stawił się w miejsce, w którym miał się stawić, natomiast na mojego tweeta bez odniesienia się odpowiada osobiście Bumar Łabędy. Także wszyscy, zdaje się, tutaj oglądają tego Twittera, patrzą, co kto wstawia, co kto komentuje i jak my na to wszystko zareagujemy. To też jest dowód na to, że wszyscy się dzisiaj próbują odepchnąć od siebie odpowiedzialność. Morawiecki, który mówi, dowiedziałem się 10, wie doskonale, że artykuł 231 kodeksu karnego mówi o zaniechaniu działań urzędników, również wysokich urzędników państwowych, również premiera.
i że ten artykuł dość jednoznacznie obciąża wszystkich, którzy nie podjęli działań. Również premier jest objęty takim artykułem. On musi to wiedzieć i wie doskonale, że dzisiaj musi twardo powiedzieć: nic nie wiedziałem. W Bumarze, w błędach wspomnianych przez panią, muszą mówić: my nie mamy z tym nic wspólnego. W innych spółkach Skarbu Państwa będą mówić: my nie mamy z tym nic wspólnego, działamy zgodnie z prawem. I podobnie ten przedsiębiorca wspomniany w Oławie mówi: ja działam zgodnie z prawem. Tylko pytanie, dlaczego im wydano tego typu pozwolenia wodnoprawne? Kto za tym stoi? Dlaczego tak? Dlaczego nie reagowano, gdy była już informacja, że jest niski poziom wody i że, podawałem ten przykład, podam go jeszcze raz. Do małego garnka z wodą, jak wsypiemy szczyptę soli, nic się nie stanie. Jak wsypiemy kilogram soli, tam naprawdę już nic z tym się nie da zrobić. Do Odry, w której jest niski poziom wody i wysokie temperatury, jak wlejemy z iluś miejsc różnego rodzaju chlorki, no to algi mamy murowane. No, tylko pytanie, gdzie są ci wszyscy, którzy po drodze za to odpowiadają? Monitoring środowiska, próbki z wody powinny być pobierane systematycznie, systematycznie badane i o normach przekroczonych powinien być powiadamiany ich szefowie. Gdzie oni wszyscy byli? Gdzie są Wody Polskie, które powinny wiedzieć, że jeżeli wydali pozwolenie wodnoprawne na zrzut, to do jakiejś średniej poziomu wody, średniego poziomu wody na Odrze. Jeżeli ten poziom był niski, to należało reagować, mówić: nie ma się pozwolenia, albo te decyzje wydawać w taki sposób, że w sytuacji niższego poziomu wody na Odrze nie macie zrzucić prawa zrzucić więcej niż, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie byli ci wszyscy? No nie ma, nie było ich. Więc dzisiaj będą mówić: to nie my, to naprawdę inni, a najlepiej na końcu powiedzieć: to zjawisko naturalne. Otóż nie jest naturalne, bo soli w Odrze nie ma. To jest słodkowodna rzeka. Skoro to jest przyczyna i dzisiaj pani minister Moskwa mówi: złote algi, no to przypominam, one żyją tylko w środowisku słonowodnym i przypominam, że jeżeli to środowisko tam się takie pojawiło, to za tym stoi człowiek, a więc jest odpowiedzialny ktoś. Jest i trzeba tego kogoś wskazać i pociągnąć do odpowiedzialności. A czy Platforma nie powinna wystąpić z wnioskiem do Sejmu że tak powiem, odsunięcie Anny Moskwy jako bezpośrednio zainteresowanej i żony wiceprezesa Wód Polskich od nadzoru nad tym wszystkim, bo zachodzi tu absolutny konflikt interesów? Anna Moskwa, mało kto też dzisiaj o tym pamięta, swego czasu była podsekretarzem stanu w ministerstwie, chyba to się jeszcze nazywało, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, i nadzorowała Wody Polskie jako bezpośrednio, jako wiceminister. Potem trafiła do Orlenu, a teraz wróciła jako minister do ministerstwa, które teoretycznie nie nadzoruje wód polskich jako takich, bo Wody Polskie nadzoruje minister infrastruktury, a w jego imieniu wypełnia to minister Grubaczek, czy w imieniu ministra Adamczyka wypełnia to minister Grubaczek. Natomiast dzisiaj to zadanie, które zostało przypisane pani minister Moskwie, wyjaśnienia przyczyn, choćby, dobrze pani wskazuje, choćby z tych powodów, nie zostanie wyjaśnione. Znaczy ona będzie tylko i wyłącznie zainteresowana tym, żeby sprawę wyjaśniać, a nie wyjaśnić. Gonić króliczka, a nie złapać króliczka. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, czy nie ma przepisów przypadkiem w Polsce takich, że jak jest mały stan rzek, czy niski stan rzek, to nie wolno zrzucać właśnie ścieków komunalnych albo właśnie z tych przemysłowych fabryk zanieczyszczeń? Ścieki komunalne, one są oczyszczone, one już nie stanowią problemu, bo te parametry, przynajmniej w pozwoleniu wodnoprawnym, są określone i one nie stanowią problemu, jeżeli oczywiście są doprowadzone do tych parametrów, które są wymagane. Natomiast ja nie spotkałem się z takimi zapisami, bo to pozwolenie wodnoprawne określa. Ono może określić również przy poziomach wody, ale nie spotkałem się z takimi zapisami, że przy niskim poziomie to nie możecie czegoś zrobić. Być może są, ale muszę przyznać, że nic mi na ten temat nie wiadomo. Ja mam jeszcze takie pytanie do pana. Na komisji również
wydało się, że rzeka Odra była zanieczyszczona od lat. Mówił o tym radny z Oławy konkretnie. Opowiedział, że wiele incydentów spuszczania zanieczyszczeń i substancji niewiadomego pochodzenia do Odry było zgłaszane do organów państwa. Czy według państwa w ogóle instytucja Wody Państwowe funkcjonuje prawidłowo? Znaczy Wody Polskie. Wody Polskie. Tak, czy ta instytucja w ogóle ma ręce i nogi, aby stanowiła sama o sobie i czy w ogóle taki organ jest w Polsce potrzebny i czy te uprawnienia, które dzisiaj ma instytucja Wody Polskie, nie powinny wrócić do samorządów? W 2017 roku, gdy PiS forsował projekt ustawy dotyczący utworzenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, to ja będąc wtedy posłem zgłaszałem w imieniu Platformy Obywatelskiej wniosek o odrzucenie tego w pierwszym czytaniu. Uzasadniałem to tym, że tak skonstruowana instytucja będzie niezarządzalna, bo mało kto o tym wie, ale w Polsce jest trochę ponad 53 tysiące rzek. Są takie duże rzeki jak Wisła czy Odra, ale są też rzeki, które mają wymiar lokalny i każda z nich ma swoje znaczenie i wymaga odpowiedniej dbałości. Są tysiące jezior, stawów, nawet niedookreślona do końca liczba, bo te, które są naturalne jeziora, to są oczywiście wszystko policzone i nazwane, ale w pozostałych przypadkach nie do końca. I oczywiście jasne było, że nie da się z jednego miejsca z Warszawy zarządzać tak rozbudowaną siecią. Gdybyśmy chcieli znaleźć jakąś analogię, to w przypadku dróg publicznych nie ma jednego zarządcy drogi dla wszystkich dróg w kraju. Inna instytucja zarządza autostradami i drogami krajowymi, jeszcze inna wojewódzkimi, jeszcze inna powiatowymi, gminnymi. A na końcu są jeszcze drogi gruntowe i osiedlowe, które mają jeszcze kolejnego, czasami prywatnego zarządcę. To tylko razem pokazuje, że jak ktoś chce zbudować taką, tego typu instytucję i scentralizować wszystko, no to od początku do końca skazane jest na katastrofę. Nie ma elementarnej wiedzy na temat zarządzania i nie wie o tym, że ten proces nie ma prawa się powieść. Ja to mówiłem w 2017 roku, można to odszukać. Więcej, ta instytucja Wody Polskie jest niedofinansowana. Od 2018 roku ona działa. Ja tylko przypomnę plan finansowy Wód Polskich na ten rok. Plan finansowy po stronie wydatków zakłada kwotę 1,7 mld złotych. Po stronie przychodów 1,2 mld albo 1,3 mld. Brakuje około 300 milionów złotych. Ten plan finansowy na dzień dobry był przyjmowany z wynikiem finansowym ujemnym. Zresztą plan finansowy na rok 2021 był podobny. Co to znaczy? To znaczy tylko tyle, że Wody Polskie mają pieniądze na to, żeby zapłacić pensję urzędnikom, kupić samochody i tak dalej, ale nie mają pieniędzy na utrzymanie infrastruktury hydrotechnicznej. Bo my dzisiaj mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną na Odrze. Ale przecież od długiego czasu mamy do czynienia z suszą. I co takiego rząd robi w części dotyczącej ochrony przed suszą? Czy jakikolwiek program retencjonowania wody w Polsce jest prowadzony? Ostatnie wielkie projekty dotyczące retencji zostały zrealizowane w moich czasach. Jeden to był projekt retencji górskiej, drugi retencji nizinnej. 600 blisko milionów złotych wydaliśmy na to, żeby budować cały system małych gromadzenia wody w miejscu opadów i przetrzymywania ich tej wody maksymalnie długo, bo to jest najlepszy sposób na to, żeby chronić się przed suszą. Potem już PiS nic nie zrobił. Gorzej. Proszę. A program Oczko Plus? Nie, to żart. To pan 100 milionów złotych na to, żeby pan sobie oczko przed domem wybudował. No to PiS lubi takie fajerwerki, tylko to nie ma nic wspólnego z realną, prawdziwym problemem ochrony przed suszą. No,
Znaczy, to jest no, tak na dobrą sprawę kpina, choć ktoś powie, no dobra, każdy metr sześcienny wody zgromadzony gdziekolwiek ma swój wymiar. W takiej części rzeczywiście to trochę racji jest, ale te 100 milionów złotych można było wydać zdecydowanie bardziej efektywnie niż w taki sposób. Właśnie poprzez renaturalizację, przez odtwarzanie starych bagnisk, miejsc, gdzie woda była w sposób naturalny przytrzymywana. Inny problem to jest ochrona przed powodzią. Nie ma jakichś nadzwyczajnych na razie zjawisk atmosferycznych, ale przy zmianach klimatu, które nas dotyczą, jednym z ważniejszych działań to jest działanie dotyczące adaptacji do zmiany klimatu i to działanie musi sprowadzać się również do tego, żebyśmy potrafili zgromadzić wodę i chronić mieszkańców przed samą powodzią. Ja tylko powiem, że znowu proste liczby porównam. PiS rocznie odtwarza, odbuduje około 20 kilku kilometrów obwałowań przeciwpowodziowych. W czasach Platformy to 200 kilkadziesiąt rocznie to było minimum, a nawet były takie lata, gdzie około 400 kilometrów budowaliśmy. Bo to jest trochę tak, że ludzie budują domy w różnych miejscach. Niestety przez lata wybudowano je również w miejscach, które były kiedyś miejscami zalewowymi. Są wielkie osiedla różnych dużych miast w Polsce wybudowane na takich terenach. I dzisiaj, żeby chronić te osiedla przed powodzią, to trzeba budować infrastrukturę, która temu będzie służyć. Tylko, że oni tego też jakby... Nie wiem, czy nie wiedzą, czy świadomie udowadniają swój brak wiedzy w tej sprawie, bo niedawno słyszałem wypowiedź pana ministra Gróbarczyka, który nie wiedział, do czego będzie służył suchy zbiornik w Raciborzu do Rzeczowy. Kompromitacja po prostu. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Proszę, Marcin, nasz kolejny słuchacz. Cześć, panie Piterze. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry. Sama czynność wyrzucania ścieków do rzeki jest przez wszystkie przymiotniki dramatyczne. Co zrobić, aby nie było na przyszłości takich możliwości, aby nie było pozwolenia na legalizację, wyrzucanie ścieków do niewyczystych do rzeki, aby firmy, zakłady przemysłowe nie mogły fizycznie tego zrobić. Do kanałów wylewanych, co się łączą z Odrą. Czy rozwiązanie zakaz stosowany dla wszystkich fabryk w prawie i wybudowanie tak zwanych, taki pomysł, ścieki polskie, gdzie byłyby jakieś punkty duże oczyszczalni, ewentualnie w przypadku awarii, by można było tam zawieść. Czy takie rozwiązanie, czy ten zakaz nie byłby taką dobrą odpowiedzią na to, aby w przyszłości wyeliminować ten dramat, który wystąpił na Odrze? Przede wszystkim w Polsce przepisy zakazują wrzucania ścieków do wód. One muszą być oczyszczone. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku. Zarówno ludzi, którzy mają domy jednorodzinne, nie wolno im wrzucać ścieków do rowów. Muszą mieć, jeżeli nie mają oczyszczalni przydomowej, to muszą mieć szczelne szamba i wywozić. Nie są podłączeni oczywiście do zbiorczego systemu oczyszczania ścieków, to wywozić te ścieki do punktów oczyszczania. I tu powiem jako pierwsze, z tym bywa różnie. Właściwe samorządy w tym przypadku, wójt, burmistrz, prezydent ma instrumenty do kontrolowania, bo wiadomo, że jeżeli ktoś pobiera wodę, to produkuje ścieki. Jeżeli jest gospodarstwo domowe, to produkuje ścieki. No nie da się tego z sobą rozwiązać. I to jest pierwszy problem. Ja koledze przed audycją, to mówiłem, powtórzę to jeszcze raz, teraz już publicznie. W czasie rządów Platformy na budowę oczyszczalni ścieków i systemu zbiorczego oczyszczania ścieków wydaliśmy 50,5 miliarda złotych. Przez 8 lat wydaliśmy gigantyczne pieniądze. Ponad 668 oczyszczalni ścieków powstało dzięki temu wsparciu. Tysiące kilometrów sieci kanalizacyjnej. PiS ten program wstrzymał, przestał tak mocno inwestować w ten obszar. Wydali o połowę mniej, bo około 25 miliardów, czy w czasie rządów PiS wydano o połowę mniej, około 25 miliardów złotych. I to w dużej części były te pieniądze, które jeszcze były zostawione przeze mnie na projekty i programy wsparcia w tej
w tym obszarze. I zresztą pan minister Grubaczek wielokrotnie udowadniał, że to dla niego nie jest priorytet. Dla niego priorytetem była żegluga na Odrze, na przykład, a nie oczyszczanie ścieków. On to publicznie mówił, to, że gospodarka wodna z Ministerstwa Środowiska trafiła do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To jest taki symboliczny przykład, a dzisiaj stała jest Ministerstwo Infrastruktury jako element infrastruktury transportowej, tak to należy rozumieć, Polski. No, to pokazuje, jak PiS traktuje zarządzanie wodami. Ale to jest pierwszy problem. I oczywiście my do tego mamy cały system zbudowany jeszcze przed PiS-em. Ten system dotyczy tego, że Polska jest podzielona na tak zwane aglomeracje wodno-ściekowe. Te aglomeracje są opisane w takim dokumencie, który się nazywa Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. To wszystko jest bardzo zdefiniowane. Więcej, prawo unijne w tym obszarze jest daleko idące, bo prawo unijne mówi o, obejmuje kilka dyrektyw. Pierwsza z nich, taka podstawowa dla gospodarowania wodami, nazywa się Ramowa Dyrektywa Wodna i ona nakłada na wszystkie kraje członkowskie obowiązek dążenia do dobrego stanu wód, czyli jeżeli mamy zdefiniowane co, zanieczyszczenia i wiemy, że woda nie spełnia tych naturalnych parametrów, to trzeba dążyć do dobrego stanu wód i to ograniczać wszelkie możliwe zanieczyszczenia. Potem są jeszcze dyrektywa ściekowa czy dyrektywa azotanowa, która z kolei mówi o tym, że należy ograniczyć tak zwaną presję rolniczą, nawozy czy użytkowanie rolnicze, wielkie hodowle, gnojowica. Ona jest bardzo również niebezpieczna dla wód, zwłaszcza dla małych zbiorników wodnych, które to też czasami widzimy, zarastają, zakwitają, właśnie dlatego, że tam trafia azot i fosfor i wysoka temperatura, czy wyższa temperatura powoduje, że one bardzo szybko zakwitają, a pierwszym elementem są sinice, które się tam w pierwszej kolejności zawsze pojawiają. To też od razu widać, znaczy, co jest przyczyną. To wszystko PiS jakby zaniechał. Uznał, że to jest ta ochrona środowiska, to jest takie lewicowe, populistyczne gadanie. Ja sam jakby lewicowy, nie mam lewicowych poglądów, ale dbało, że środowisko dla mnie nie ma wymiaru lewicowego, tylko naturalnego działania w obszarze dotyczącym dbałości o środowisko naturalne, o człowieka, o tu i teraz i o przyszłość. To jest absolutnie dla mnie dość jednoznaczne, że każdy człowiek, który powinien dbać bez względu na to, jakie ma poglądy polityczne, o środowisko naturalne po prostu, a nie przypisywać tego, definiować w żadnym wymiarze politycznym. Natomiast inaczej jest, czy inaczej, podobnie z instalacjami przemysłowymi. One muszą same mieć zbudowane często oczyszczalnie ścieków bądź podczyszczalnie. I ze wszystkim sobie radzą, rzeczywiście mają gigantyczny problem z chlorkami, z solami mają, bo to jest dość trudne do oczyszczania, ale to nie zmienia faktu. Muszą to robić. Również, jeżeli rząd pozwoli im na to, żeby gdzieś zrzucać zanieczyszczenia, to dzisiaj musi ponieść z tego tytułu odpowiedzialność ci, którzy na to zgodę wydali. Ja dziękuję. Jeszcze raz będzie nasz słuchacz Majka i jeszcze jedno pytanie od nas. Proszę. Panie senatorze, ja troszeczkę, że tak powiem, z innej mańki. Czy miłościwie panujący nam prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oddał już panu skonfiskowaną porcelanę w formie zestawy stołowej, tą, którą zaaresztował? To rzeczywiście z innej beczki nie oddał. Odwołali się od wyroku postanowienia sądu pierwszej instancji, który nakazał taki obowiązek. Czekam na rozstrzygnięcie. Czekam na rozstrzygnięcie sądu drugiej instancji. A czy mógłby nam pan trochę opowiedzieć tą historię, bo może nie każdy nie pamięta, nie każdy wie. Ja oczywiście chętnie. Jak państwo wiecie, na pewno znacząca część tych, którzy nas słuchają, moje relacje z państwem PiS zaczęły się już dawno. Jak kiedyś, wiele lat temu, zacznę od rzeczywiście historycznych rzeczy, bo w 2008 roku najpierw zdecydowałem się cofnąć dotację dla ojca Rydzyka
która była wydana z narodowego dotacja w wysokości 27 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wydana niezgodnie z obowiązującym wtedy porządkiem prawnym. Zresztą do dzisiaj ten porządek jest taki sam, ojciec Rydzyk nigdy nie powinien tej dotacji dostać, bo to nie na tak zwany odwiert geotermalny w Toruniu, żeby już precyzyjnie powiedzieć, z czego to dotyczyło. Potem podjąłem jeszcze kilka decyzji personalnych. Jedna z nich dotyczyła na przykład Kazimierza Kujdy. Ja nawet mówiąc szczerze, wtedy nie miałem świadomości, że to jest tak bardzo ważny człowiek dla Jarosława Kaczyńskiego, bo ja go odwoływałem z prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. On zaraz potem został prezesem spółki Srebrna. I proszę zauważyć, że nawet to, że okazało się, że to jest tajny współpracownik SB, nie powstrzymało bliskich relacji Kaczyńskiego z nim. Jego żona jest teraz prezesem Kujny, żona jest prezesem chyba spółki Srebrna, a na pewno była nim. A on sam zasiada w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i Kaczyński ma do niego ogromne zaufanie. Widać, że on jest takim chyba głównym finansistą osobistym Kaczyńskiego, bo nie znajduje jednego uzasadnienia, dlaczego takiego blisko traktuje. A ja go zwalniam, wywalam jego z roboty. Wywaliłem z roboty skarbnika PiS-u ówczesnego, był wiceprezesem Bościu czy innych ważnych ludzi dla Kaczyńskiego, łącznie z niejakim Konradem Tomaszewskim, który przestał być ważnym człowiekiem w Lasach Państwowych. On jest jakoś rodzinnie powiązany z Jarosławem Kaczyńskim. To wszystko razem spowodowało, że jeszcze gdy Mariusz Kamiński był szefem CBA w 2008 roku w czasie rządów już Platformy, to CBA się bardzo mną mocno interesowało. Potem miałem święty spokój z nimi, aż PiS w roku 2015 odzyskał władzę w Polsce, bo na nowo stałem się obiektem zainteresowania. I w grudniu 2017 roku, bezpośrednio przed świętami, dokonali rewizji w moim mieszkaniu w Warszawie i domu w Koszalinie i zabrali stamtąd zostawę stołową, która miała być dowodem na to, że biorę łapówki. Okazało się, że zostawa jest warta 800 zł, zabrali ją do delegatury we Wrocławiu. No i po latach stwierdzili, że mogę ją sobie odebrać z Wrocławia. Koszty przyjazdu z Koszalina do Wrocławia, czy potem jeszcze przewiezienia drugiej, bo to są dwie różne zastawy. Obie tu warte po 1800 zł, druga 1200. To znacząco przewyższą te koszty transportu, przewyższą koszty zakupu. Więc jak zresztą odpowiadam, zaraz. Znaczy, zabraliście, wiedzieliście skąd je zabrać. Nie są już dowodem w żadnej sprawie, bo okazuje się, że rzeczywiście prokurator działa tutaj na ślepo i po omacku. W każdych innych zresztą sprawach jest zlecenie. Kiedy się ma znaleźć. No i teraz ja im powtarzam, odwieźcie to do domu, tam skąd zabraliście. Ja jestem gotów przyjąć w każdej chwili, umówimy się na godzinę, dzień i tak dalej. Sprawdzimy, czy ona nie jest zbita, uszkodzona, bo jeżeli taka jest, to ja jej nie przyjmę oczywiście. No ale prokurator boi się, że jak on mi poda datę i godzinę, to będzie taki sam spektakl, jaki oni urządzili wtedy, czyli będą kamery, będą nagrywać, jak moja zastawa wraca z niewoli pisowskiej do domu. No i z tych powodów nie chcę jej odwieźć. No taka szopka trochę, ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj jestem wierzycielem Skarbu Państwa, tak się formalnie nazywa. Skarb Państwa jest mi dłużny, mam mi oddać zastawę i nie wiedział tylko, jak to zrobić. Znaczy, nie wiem nawet, jak to nazywać. Taka trochę bareja, tylko to się dzieje naprawdę. Państwo wiedzą, Państwo, to jest trochę tak, że ja kupiłem sobie, żona poszła do sklepu, już dawno kupiłem nową, bo cóż było zrobić, nie będziemy czekać kilka lat, a jest, przypominam, 2022 rok, a to był grudzień 2017. Nie będziemy czekać kilka lat na to, aż mi odwiozą zestawę. Natomiast no, pokazuje też jednoznacznie, jak oni się boją takiego
formalnego działania, kompromitacji. No już się skompromitowali, ta kompromitacja będzie tylko większa. Więc teraz chcą odwieźć to do zastawu sądowego w Koszalinie i zostawić tam. To sąd mówi, Gabłowski się nie ukrywa, jest cały czas do was pisze, że jest gotów odebrać, więc odwieźcie to jemu. Więc to jest zastaw sądowy jest możliwy wtedy, gdy właściciel, pobyt i adres właściciela jest nieznany, a ja im cały czas wskazuję miejsce, do którego mają odwieźć, czyli miejsca, z których zabrali. Dobrze, to tą ich historią zakończymy chyba. Prawda, Maciek? Znaczy ja jeszcze chciałbym jedno ostatnie pytanie. Oczywiście ta opowieść pięknie nam tutaj rozluźniła atmosferę, ale jednak no, Odra dla mnie jest najważniejsza teraz, jednak to jest w moim sercu teraz. Na komisji padło takie zdanie, które mnie trochę zszokowało. Ponoć planuje się, że już się 11 albo 12 września Odrę się zacznie zarybiać. Czy to jest prawda? Polski Związek Wędkarski ma tam, gdzie, albo inaczej, najpierw dwa zdania wytłumaczenia, a potem wyjaśnię, o co chodzi. Wszystkie wody w Polsce są objęte tak zwanymi obwodami rybackimi. I obwody rybackie, w zależności od tego, kto wygrał przetarg, są dzierżawione przez różne instytucje. Czasami są to gospodarstwa rybackie, czasami jest to Polski Związek Rybacki, a od długiego czasu Wody Polskie próbują Polski Związek Wędkarski wypchnąć z obwodów rybackich po to, żeby samemu zarządzać tymi obwodami rybackimi. To jest jakaś też dziwna ideologia pisowska. I ci, którzy są dzierżawcami obwodów rybackich, mają obowiązek prowadzić właściwą gospodarkę rybacką w danym obwodzie, co oznacza, że jak na przykład trochę odłowi, to trzeba też odpowiednio zarybiać poszczególne obwody rybackie. I Polski Związek Rybacki, tam gdzie dzierżawie obwody rybackie, ma obowiązek zarybić. Tylko są daty, do których określone czynności musi wykonać. No i rzeczywiście PZW ma dzisiaj problem, bo powinien zarybiać obwody rybackie znajdujące się na Odrze i wynika to z umowy, jaką podpisał z polskimi wodami polskimi. A jednocześnie wszyscy wiemy, że to jest czynność bez sensu, że póki co wszystkie tego typu prace powinny być wstrzymane, bo to są pieniądze wyrzucone błoto. I w tej sprawie decyzja również powinna być podjęta przez Polski Związek Wody Polskie, przesuwające czas zarybiania na inny termin. Ale tego Wody Polskie nie robią, więc tutaj również pokazują swoją, nawet nie wiem, głupotę, jak to nazwać, brak wiedzy, brak doświadczenia albo złe intencje. No wszystko jedno, które ze słów zastosujemy, bo każdy z nich świadczy o tym, że ci ludzie mają tylko i wyłącznie złą wolę w stosunku do PZW Polskiego Związku Wędkarskiego, który naprawdę wykazał się w tej sprawie na ogromną odpowiedzialnością jako pierwsi ci ludzie związani z Polskim Związkiem Wędkarskim, wędkarze, przedstawiciele organizacji. Właściwie wielu wolontariuszy zaangażowało się do walki o czystą Odrę, a dzisiaj rząd ciągle ich nie dostrzega. Przy tej okazji myślę, że jak wszyscy im podziękujemy za ogromne zaangażowanie, to nie wiem, czy to wystarczy, ale na pewno będzie ważnym gestem ze strony każdego z nas, a też myślę, że zasługują na to w całości wszyscy ci, którzy się zaangażowali w ochronę Odry. Absolutnie. Ja dziękuję panie senatorze za poświęcony nam czas. Dziękuję wszystkim mówcom, słuchaczom naszego forum dialogu. Życzę wszystkim miłego weekendu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, wszystkiego dobrego i korzystania z wody proszę, ale w miejscach, gdzie ta woda jest czysta. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.